Jakie sposoby na chłodzenie się w te upalne dni? Woda z Biedronki. Znaczy ogólnie polewać się, pić dużo zimnych napoi, na przykład woda. Nie wiem, jakieś czapka na głowę czy coś, żeby jakieś choroby nie dostać, coś. Udaru, nie? I tak ogólnie to przebywać, bo jest fajne słońce, a jest lato i trzeba z tego czerpać. Także. Ja chodzę na basen. I co robisz na basenie? Pływam w dużym basenie, w małym, zjeżdżam na zjeżdżalni, chodzę czasami do jacuzzi. Opalać się można, jest bardzo dobra pogoda na opalanie się. No i jak się przy okazji poleje ktoś wodą, to bardziej słońce bierze. Czy zwiększyła się frekwencja na basenie poprzez te upały? No trochę zwiększyła się. Przed obiadem najwięcej jest i później wieczorkiem. Jak już ludzie po pracy są, to w granicach 17 do 21 więcej ludzi. Przez wakacje to głównie rodziny. Niekiedy naprawdę duże, bo zbierają się po 10 osób takie, gdzie po prostu kupę dzieciaków, kilkoro dorosłych. Głównie rodziny przez wakacje przychodzą. Chodzę na basen po południu czasami. Natomiast generalnie to spędzam czas na spacerach. Zgodnie z zasadą, z butelką wody się bez przerwy chodzi. Nie dłużej się siedzi niż 15-20 minut na takim słońcu, no bo to jest oczywiście niebezpieczne, prawda? No to ja z synkiem wychodzimy na dwór, on się słońca nie boi, nakładamy czapeczkę, okulary przeciwsłoneczne i chodzimy na przykład karmić kaczuszki, chociaż no wiadomo, że jest gorąco, współczuję starszym osobom, zawołowcom, bo no wtedy trzeba siedzieć w domu, to jest przykre. Natomiast osoby nie mające problemów zdrowotnych, no to moim zdaniem lato to powinno być lato, czyli gorąca, zima powinna być zimą, czyli zimno. A chodzą Państwo może na basen z synem? No jeszcze jest za malutki, chociaż jeszcze, no zamierzamy jakąś tam próbę podjąć, on generalnie no troszeczkę wody boi się, ma uraz. Podoba się, oby został zrealizowany i jak najszybciej, tak? Myślę, że tak. Skoro korzystają z krytego basenu, to na pewno w taką pogodę i młodzież, i dzieci chętnie z tego skorzystają, ponieważ widzę, że jest duże też zainteresowanie tym boiskiem do siatki. Także myślę, że taki basen to na pewno będzie fajna sprawa. Tak, słyszałem o tym, to byłby bardzo fajny pomysł i ogólnie tak mi się wydaje, żeby strasznie Zambrów się wypromował na tym, by ogólnie więcej było ludzi w Zambrowie z innych miast i to byłoby fajne, nie? Także ja jestem za takim basenem. Byłby to fajnym pomysłem, jak najbardziej. W takie upalne dni byłoby na pewno przyjemnie.